Cześć, z tej strony Freaks, witam w Ortonderze, a dzisiaj pogadamy sobie o tym, co odbędzie się w przyszłym tygodniu. Jeszcze nie, nie wiemy dokładnie w jakim dniu, ponieważ ankieta nadal trwa, ale ostateczny termin całego eventu pod tytułem Najdłuższy dzień będzie znany już właściwie, właściwie dzisiaj wieczorem. Myślę, że jak już się nazbiera dużo, dużo głosów na tej ankiecie, to podejmiemy decyzję. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie o tym czym ten event będzie, jakie będą jego wymagania, o jego zasadach i żebyście po prostu wiedzieli co was czeka. Więc tak. Pierwsza i najważniejsza rzecz to jest sterowanie w evencie i jego warunki. Więc tak. Event będzie się odbywał w trybie w nie trybie trudności. Możecie sobie teraz wiem, zrobić screen albo, albo zapisać sobie jakie to są ustawienia, żebyście mogli sobie odpalić chociaż jeden lot w trybie niestandardowym i po prostu przetestować jak się wam lata. Jest to sterowanie coś pomiędzy trybem realistycznym a trybem symulacyjnym, ponieważ tak jak widzicie macie dostępny widok jest tylko z kokpitu. Natomiast e, jeśli chodzi o sterowanie, o no zaraz wam pokażę. Nie ma markerów ani na, dla e, przyjaznych jednostek, ani dla, ani dla wrogów. E, nie ma radaru. E, jedyny sposób w jaki możecie zobaczyć, gdzie są wasi koledzy, to jest albo rozglądanie się dookoła siebie, albo będziecie ich e, mieli oznaczonych na mapie. Mm. Momencik, niech się tylko to e, cała misja załaduje i pokażę Wam o co chodzi w tym sterowaniu. Dobra, jeżeli to nie chce współpracować, e, to w takim razie ustawię jakąś inną misję. E, powiedzmy, może być i Berlin. Dobrze, więc wygl wygląda to e, w sposób następujący. Jak pewnie wiecie, sterowanie w trybie realistycznym odbywa się przez po prostu ruszanie myszką i macie widok z trzeciej osoby. Sterowanie w trybie symulacyjnym odbywa się za pomocą wirtualnego albo realistycznego joysticka i macie widok tylko z kokpitu. To jest... To, to co będzie używane w evencie jest czymś pomiędzy. Mianowicie macie widok tylko z kokpitu, sterujecie za pomocą wirtualnego joysticka, jak widzicie, ale... Jeżeli wystartujecie samolot, macie tego wirtualnego instruktora, który pomoże wam wytrymować samolot, czyli co to znaczy, już tłumaczę. Jeżeli lecicie w trybie symulacyjnym i poderwiecie się z ziemi, to zauważycie, że tym samolotem wam strasznie rzuca, i idzie on albo, w, albo on tak się przechyla w lewo, albo przechyla się w prawo, albo leci do góry, albo do dołu, i musicie to ręcznie skorygować, wytrymować i w ogóle tutaj. Jest tak, że jeżeli macie joystick na środku, jak widzicie, samolot leci Wam. W miarę prosto. Jeżeli zrzucę bomby, to pewnie się całkowicie wyprostuje. No i jak widzicie, ten samolot jest bardzo ucywilizowany i, e, i leci dokładnie tam gdzie chce, chyba, że rozwalę sobie bombami połowę skrzydła. E, I wtedy jest troszeczkę inaczej. Wyłączone są ostrzeżenia, czyli wszelkie wiadomości na górze ekranu, czyli o przeciążeniu, o nadmiernej prędkości będziecie musieli to ocenić sami no i jak widzicie widoczność jest taka jaką macie z kokpitu co do strzelców, jeżeli będziecie lecieć BF-ami 110, no to macie widok z tego jednego strzelca aczkolwiek możecie sobie włączyć widok, no tak jakby z góry, natomiast jeżeli lecicie właśnie takimi samolotami jak ten BF-110 to polecam dla tak naprawdę realizmu eventu włączyć ten widok strzelca, żebyście widzieli tylko to co on widzi Natomiast no oczywiście, jeśli chodzi o bombowce, no to tutaj nic, nic z tym nie poradzimy. Heinkle będą miały normalny widok strzelców, czyli będą miały troszeczkę przewagi, jeśli chodzi o widoczność. Natomiast jest to, jest to zrozumiałe, ponieważ, jak wiemy, załoga Heinkla składa się z pięciu, sześciu chyba ludzi. No i można sobie wytłumaczyć, że, o, że co, co, co sześć paroczu to nie jedna. E, także tak wygląda tutaj e, latanie w tym evencie, Także, jeżeli chcecie, to sobie, sobie je potrenujcie, e, bo jest to, jest, to, jest, jest, jest to inny tryb niż, niż, niż tryb realistyczny. I zresztą zauważycie to tutaj, bo bardzo często będziecie. Pamiętajcie, że jeżeli weźmiecie C i zaczniecie się rozglądać, to to, jak zostawiliście joystick tutaj, będzie miało duże znaczenie. Oczywiście nadal klawiaturą też możecie sterować. Natomiast przydaje się to tylko przy jakichś ostrych zakrętach. Normalnie przy celowaniu albo przy, przy locie w formacji używacie tego joysticka. Teraz przejdźmy, może, e, do, do scenariusza. Co wy na to? Okej, okay. w takim razie. Event nazywa się Najdłuższy Dzień, i tak jak Adam Wiader zauważył, e, zwykle tej nazwy używa się odnośnie lądowania w Normandii. Nawet jest taki film, e, nazwa jednego z, od, z odcinków Kompanii Braci i również e, jest książka pod tytułem Najdłuższy Dzień, odnosząca się właśnie do 6 czerwca 1944 roku. Natomiast ja sobie pozwoliłem wykorzystać to e, odnośnie końcowego etapu bitwy o Anglię. No i, i jak widzicie. Scenariusz prezentuje się następująco. Bitwa o Anglii się przedłuża i obie strony starają się desperacko przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Niemieckie dowództwo stwierdza, że czas skończyć z bombardowaniem celów cywilnych, a trzeba zacząć przygotowywać angielski grunt pod rychłą inwazję. Sztab 2 wybierze na cel Port w Dover i pobliskie lotniska. Do walki zostają poderwane wszystkie dostępne samoloty, w tym najświeższe wynalazki obu stron. Jednak z uwagi na ich nowość, zaledwie niewielkie liczby tych myśliwców będą mogły wziąć udział w starciach nad kanałem La Manche. I przejdźmy do opisu e, sił obu stron, więc tak, e, siły brytyjskie, e, tak jak widzicie, e, na jednego gracza każdy gracz ma tylko jedno życie. E, graczy docelowo ma być 32 po tej stronie. No, i siły prezentują się następująco: 8 Hurricane'ów Mark 1L, 4 Spitfire'y Mark 2A, 3 klucze po 4 Spitfire'y Mark 2B. No i tutaj te że, świeżo spod igły, 2 klucze e, po 4 samoloty Spitfire Mark 5B. To są to właśnie te właśnie te najnowsze wynalazki. E, co do sił niemieckich, e, no to mamy tutaj e, dwa spawny nagracza. Czyli te, to, co, to, co sobie zaraz domówimy odnośnie tych, właśnie tych, tych dodatkowych spawnów. Mamy tutaj cztery, samo, cztery samoloty, czyli jeden klucz BF-ów E1, dwa klucze po cztery BF-y 109E3, jeden klucz, tak naprawdę po sześć BF-ów 110, z tym właśnie jest zaznaczone, że Jedyny loadout, jaki BF-110 mogą wziąć, to są bomby 250 kg. No i mamy dwa skrzydła po 7 samolotów Heinkel 111 H6. No i tutaj też jedyny loadout, jaki oni mogą wziąć, to jest 8 bomb po 250 kg. Tutaj jest, jeśli chodzi o balans, zdecydowałem. Na początku miałem BF-y F1 po. Po stronie niemieckiej, ale zdecydowałem, że w związku z tymi dwoma spawnami. E, jednak to tylko Brytyjczycy zostaną z nowoczesnymi myśliwcami, jako że i tak mają tylko po jednym, po jednym życiu. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. wygląda. E, jeśli chodzi o mapę, no to macie tutaj. E, Brytyjczycy mają cztery lotniska. E, jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Piątka to jest Port w Dover, e, który będzie celem dla. To jest po prostu baza. E, no i to, to wszystko są cele do zbombardowania dla dla Niemców. Jeśli chodzi o tutaj, o ten punkt, to jest lotniskowiec, który jest jak w skrypcie, natomiast go będziecie ignor ignorować. Proszę, proszę go nie bombardować. Jeżeli ktoś nie zastosuje się do, do tej zasady, to będą wyciągnięte konsekwencje, mianowicie wy, wykreślimy go z listy po prostu ludzi na przyszłe eventy. Także tego tego tutaj lotniskowca nie bombardujemy. No, i oczywiście mamy tutaj trzy lotniska po stronie niemieckiej. Te bazy tutaj całkowicie nie mają znaczenia, ponieważ to, to Niemcy atakują. Mamy lotnisko bodajże w. pomocy. Wissons, w Wisą, w Markwi i w Calais. Cele Niemców, jak widzicie, zniszczyć wszystkie siły RAF-u, czyli samoloty, zniszcz wszystkie angielskie lotniska na wybrzeżu. Widzimy raz, dwa, trzy, cztery oraz zbombarduj port w Dover. Tak ten port wygląda. Na mapie też nie macie oznaczonych baz. Więc to jest informacja, tak wygląda port. I w obrębie jego macie zrzucić te bomby. I wtedy to wtedy trafienie wam, wam się zaliczy. Cele Brytyjczyków to po prostu roz killem rozwalić wszystkich niemców, jakich, jakich znajdziecie. Eee, teraz ważna sprawa, mianowicie. Eee, punkty startowe. To sobie odpalę. Eee. Tutaj sobie odpalę jeszcze jeszcze dodatkowe, dodatkowy jakby pół ekranu, na którym będziecie mogli zobaczyć mapę, że, żeby tutaj objaśnić wszystko. E, punkty startowe tutaj e, są: um, jakby to powiedzieć, wilki, pantery, duchy, itd. itd. To są nazwy, nazwy jednostek, więc może zacznijmy od nich. E, więc, tak, o, oddziały brytyjskie. Mamy jeden klucz oczywiście Hurricane'ów, tak? To jest klucz zielonych, będzie się składał z czterech Hurricane'ów Mark 1L. Jeśli chodzi o ich oznaczenie, to jest nim koniczynka, którą możecie znaleźć w zakładce Wielka Brytania i no i ta ilustracja pokazuje wam jak to oznaczenie ma wyglądać. Jest to bardzo ważne, żeby każdy, każdy członek klucza Miał to oznaczenie. Oprócz tego ma również mieć, tak jak jest tu napisane, oprócz oznaczenia klucza własny numer, czyli od 1 do 4 w przypadku sił brytyjskich, namalowany biały lub czerwoną farbą za rondlem rafu, czyli w tym miejscu. Kolor ustalacie z dowódcą klucza i jest on jednolity w jego zakresie, czyli ustalacie z dowódcą klucza, czy malujecie swoją dwójkę na przykład białą czy czerwoną farbą, i e, wtedy cały klucz, właśnie, robi to jednym kolorem. Oczywiście link do tego całego dokumentu będzie, będzie w opisie, jeżeli chcecie sobie samemu to zobaczyć. Potem mamy klucz kogutów, czyli od kogut od 1 do 4. Tutaj też mamy A Jak widzicie, tylko ważne, żeby kamuflaż był standardowy, a nie polskie siły powietrzne. Tak samo, tak samo w tym pierwszym przypadku. No i oznaczeniem jest tutaj w tym miejscu ten kogut, którego też znajdziecie w... Podajże w... Bodajże w w Wielkiej Brytanii. Jeżeli ktoś będzie miał problem z tym, z tymi kogutami, to ewentualnie, to ewentualnie z, zmienimy nazwę tego, tego oddziału, ale na chwilę obecną jest, są to koguty. Potem są grzmoty, czyli 4 Spitfire Mark 2A. Tutaj też mamy dowódców. Jeżeli ktoś chce zostać dowódcą, tak samo jak ty modelarz, to za, zapraszam do zgłaszania się do mnie na, na Discordzie, na Priwie. No, jak widzicie, potrzebujemy jeszcze około 8-9 osób, które będą do, dowodziły tymi kluczami samolotów. E, Speedfire Mark 2A razy 4, kamuflaż standardowy. No, i ta tutaj błyskawica w zakładce wspólne w tym miejscu. E, tak wygląda oznaczenie e, klucza grzmotów. Klucz kierów, serduszko to samo. Speedfire, tylko że tym razem Speedfire Mark 2B. E, jeszcze nie mamy dowódcy. Kamuflaż Bitwa anglii jesień. To jest ważne żebyście nie latali w letnim kamuflażu, i to, to samo zakładka wspólne, serduszko w tym miejscu. Mamy klucz kierów: klucz pingwinów, zakładka Niemcy, pingwin, też bitwa Anglii, jesień, jeśli chodzi o kamuflaż, w tym miejscu pingwinek. I macie, kol, mamy kolejny klucz Speedfire Mark 2b. Trzeci i ostatni klucz Speedfire Mark 2b to jest klucz czerwonych. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, jedyne co musicie zrobić, żeby dostać to oznaczenie, to jest kupić jeden brytyjski czołg, co nie jest myślę dużym wyzwaniem. Też bitwa Anglii, jesień oczywiście. No i tutaj trójkącik w tym miejscu czerwony i jesteście w kluczu czerwonym, tak. Potem jest klucz bocianów. Tutaj już dochodzimy do tych Spitfire'ów Mark 5B, które będą chyba, no, no będą najbardziej zaawansowanymi maszynami strony, strony, strony alianckiej. Dowódcą tego klucza jest Speed i ich oznaczeniem jest ten tutaj bocian, którego możecie znaleźć w, we Francji, w zakładce Francja. Klucz na medzie się składa z, z czterech Spitfire'ów marki 5B. To nie są Spitfire'y 5B Trop, to jest ważne. 5B, są one chyba drugie w, w tym okienku Spitfire'ów piątek. Potem jest klucz Orłów, dowódcą jest tutaj Kacper. Też, to też są Spitfire Mark 5B, kamuflaż standardowy. No i oznaczenia wyglądają w ten sposób: takiego orzełka tutaj, e, jeśli chodzi o w zakładce ZSR czołgi, e, przyklejacie sobie w tym miejscu i w, te, w ten sposób jesteście oznaczeni jako członek klucza orłów. Jeśli chodzi o Niemców, e, tutaj też każdy członek danego klucza ma mieć oprócz oznaczenia klucza własny numer, zwykle 1 do 4, aczkolwiek jest to zmienione w. Bo na przykład ten właśnie klucz BF-ów 110 ma, ma 6 członków, a członek skrzydła bombowego ma 7, ma, znaczy, a skrzydło bombowe ma 7. Także jest ten numer namalowany białą lub czerwoną farbą, farbą przed krzyżem lub Luftwaffe, czyli w tym miejscu. Kolor ustalacie z dowódcą klucza i jest, jest on jednolity w jego zakresie, to już tłumaczyłem. Więc tak, mamy klucz rekinów, czyli jest, są to BF-y E1 z Grzewikiem jako dowódcą. Kamuflaż standardowy, oznaczenia, tutaj takiego rakinka macie, e, jeśli chodzi w, w to znaczy w zakładce Niemcy. Klucz słoni BFE3, kamuflaż również standardowy, oznaczenia, Ten, taki słonik tutaj też jest w zakładce Niemcy. Klucz wodników, wodnicy tutaj, e, to jest kamuflaż dru, e, drugiej tej grupy myśliwskiej, to jest chyba druga grupa, Dywizjonu 53. Znajdziecie go tam w, w, w zakładce kamuflaż do BF-ów E3, i jest oznaczeniem, oznaczeniem: jest, jestem taki trójząb w zakładce Niemcy, Niemcy czołgi. Trójząb jest w tym miejscu. Klucz białych, którego na chwilę obecną ja jestem dowódcą, to jest 6 BF-ów 110C7. Ich oznaczeniem jest biały trójkącik. Jeśli chodzi tutaj, bodajże, alianci czołgi. E, I ten biały trójkącik wędruje na statecznik poziomy, e, na ogonie z obu stron, oczywiście. E, no i tutaj też kamuflaż standardowy, tak dalej. Skrzydło Wilków e, to jest właśnie pierwsze skrzydło bombowe 7 Heinkli 111H6 z dowódcą e, Operator 112, kamuflaż standardowy, oznaczenia tutaj emblemat czarnego psa w zakładce państwa osi. Wędruje on na, na ogon, to jest ważne: na ogon, na statecznik poziomy. No i oczywiście, numer przed, przed krzyżem Luftwaffe i skrzydło duchów. Tutaj macie oznaczenia Niemcy Czołgi, i macie tutaj tego takiego wesołego szkieletora. On też wędruje na statecznik poziomy, i numer wędruje przed krzyż Luftwaffe. Tak samo składa się z siedmiu Hańkli. Więc dalej. Jeśli chodzi o bazy macierzyste, to jest kolejne pojęcie, z którymi musicie się, szczególnie dowódcy muszą się zorientować. No bo jeżeli ktoś będzie miał, jeżeli ktoś tak z marszu przyjdzie na event i nie będzie wiedział, co robić, to jego dowódca powinien go poinstruować. Więc tak, wilki, jeśli chodzi o ich pierwszy start, czyli pierwsze skrzydło bombowe, startują z powietrza. Tutaj macie resp powietrzny, który znika po 4 minutach bitwy, bodajże. Ich baza macierzysta, gdzie się przeładowują. To jest Kale, czyli lotnisko numer 3. To jest ważne, ponieważ e, jako, jako bombowce nie lecicie do bazy myśliwców. No chyba, że na przykład, nie wiem, zostaniecie zestrzeleni nad, nad lotniskiem numer 2, no to i nie, da, nie, nie dacie rady dolecieć do swojej bazy macierzystej, wtedy oczywiście lądujecie na dwójeczce. Ale normalnie, jeżeli na przykład wracacie z dywizjonem, to dowódca zawsze ma was pokierować do trójki. Tak samo, jeżeli na przykład. Zostaniecie, nie wiem, mocno uszkodzeni e, i wracacie się do bazy na przykład samemu. Jeżeli dowódca Wam, wam pozwoli, i generalnie wracacie do, do bazy się naprawić, staracie się wrócić do trujeczki. Tak samo, jeżeli zrzucicie bomby i się wracacie, cały dywizjon, całe skrzydło bombowców wraca do trujeczki Pantery. Tutaj muszę zmienić, bo to była e, stara nazwa e, Dywizjonu e, 110. E, czyli Biali czyli mój, mój, e, mój klucz, startują z bisą z lotniska numer 1 i to jest ich baza macierzysta. E, duchy, to jest ważne, czyli też bombowce, e, startują i przeładowują się w kale, czyli generalnie trójka to jest baza, baza bombowców. E, I dwójeczka e, myśliwce, czyli wszystkie BF-y e, startują i o ile mają możliwość lądują i przeładowują się w markis, czyli tu. Jeśli chodzi o Anglię, no to mamy tutaj kilka lotnisk. Lepiej zapamiętać ich numery niż nazwy, bo nazwami możecie się zawsze wyłożyć. Więc tak, zieloni, koguty i grzmoty, czyli Hurricane i Spitfire Mark 2A stacjonują w Ramsgate numer 2, kiery i Pingwiny, czyli bodajże Spitfire Mark 2B stacjonują w Hawking albo Hawking, Nie, chyba Hawking bardziej Czw czwóreczka Bociany, czyli Spitfire Mark 5B stacjonują w Ashport, jedyneczka, i Czerwoni oraz Orły stacjonują Whitfield, tutaj, trójeczka. I to jest ich baza macierzysta. Oczywiście, jeżeli któraś z baz macierzystych zostanie, e, zostanie zniszczona, no to wtedy dowódca ma dowolność i ten dywizjon e, może lądować i przeładowywać się gdzie chce. Natomiast, jeżeli baza macierzysta istnieje, to tam właśnie się kierujecie. Jeśli chodzi o zasady eventu, no bo to już chyba wszystko omówiliśmy z tych takich jakby pierdłek. Także już w momencie, teraz tylko przejdę do zasad eventu. Organizatorem eventu jest Fricks, czyli ja. Wzięcie udziału w ewencie równa się zgodzie na poniższe zasady, to jest oczywiście w domyśle. Teraz ważne strony konfliktu podzielone są na skrzydła lub klucze i w ich zakresie uczestnicy będą brać w nich udział. Czyli nie, nie jest możliwe wzięcie udziału e, jako, powiedzmy, nie wiem, Józef Franciszek i że będziesz latał, gdzieś, ci się tylko podoba. Każda grupa taktyczna będzie miała przydzielone zadanie, to jest oczywiste. grupa taktyczna przestaje istnieć w momencie, kiedy straci 75% swojej liczebności. Czyli trzy myśliwce w przypadku, e, w przypadku klucza myśliwców, cztery myśliwce ciężkie, czyli w przypadku mojego akurat klucza BF-ów 110, oraz pięć bombowców, e, czyli jeżeli... Skrzydło bombowe ma na przykład, no straci 5 bobowców, to to skrzydło bombowe przestaje istnieć i traci, traci zdolność bojową. Oczywiście jeśli chodzi o graczy, którzy zginęli już dwa razy, tak? No bo jeżeli raz zginął, no to wtedy, wtedy, no właśnie, co wtedy? Gracze mogą wystartować z lotniska tylko i wyłącznie w grupie liczącej dwa lub więcej samolotów. To jest ważne. Jako przykład, klucz czterech myśliwców straci jednego gracza, i ten gracz musi czekać na lotnisku macierzystym, oczywiście, aż A. Jego klucz po niego przyleci i razem wystartują ponownie, B. Ktoś inny z jego klucza zginie i wystartują razem, czyli ci, którzy umarli, tak? To się, to się, liczy, to się tyczy tylko Niemców, tak? E, bo jeżeli oczywiście Anglicy zginą, to nie odradzają się, no bo mają tylko je, jeden raz. Ktoś, jeżeli ktoś inny z jego klucza zginie i wystartują razem, po czym, to jest ważne, dokładają wszelkich starań, aby ponownie połączyć się ze swoim macierzystym kluczem i pozostałymi jego pilotami. Jeżeli na przykład ten jeżeli na przykład powiedzmy dowódca klucza zginie, wtedy numer 2 w kluczu Przejmuje jego rolę i jeżeli chce, może podłączyć się pod inny klucz. Na przykład z, mogą na czacie, na czacie bitwy zgłosić się, że na przykład klucz zielonych stracił dowódcę, klucz zielonych do klucza czerwonych, czy, czy, czy na przykład gdzie jesteście, czy możemy gdzieś, gdzieś się z wami spotkać, i wtedy na czacie można się dogadać, jeżeli uda wam się. Połączyć dwa klucze, wtedy oczywiście ten, ten dowódca tego klucza, który jeszcze jest przy życiu, przejmuje dowództwo nad oprócz swojego klucza, też niedobitkami tego, którzy się pod niego podłączyli, aczkolwiek myślę, że to będzie rzadka sytuacja i raczej po prostu klucz, który będzie miał trzech albo dwóch pilotów, no po prostu numer dwa. Jeżeli numer 2 zginie, to numer 3 przejmuje dowództwo. Jeżeli numer 3 zginie, no to wiadomo, że jeżeli tylko czwórka zostanie, no to ta grupa przestaje istnieć. E, i, I tak naprawdę I tak naprawdę. E, jeżeli gru, grupa przestaje istnieć, no to te, te, ten pilot, który, który został przy życiu, ma tak naprawdę dowolność tego, tego co zrobi. E, no i może tak naprawdę le, lecieć na kamikaze albo spróbować wybić wszystkich. E, tak naprawdę good luck, tak? Ale, ty, ale jeżeli grupa, jeżeli grupa e, taktyczna straci 75% członków, wtedy pozostali e, mają dowolność. Nie, przy, wtedy już nie tyczy się ich zadanie, które zostało powierzone im na początku bitwy. Mogą robić dosłownie co chcą. E, może uda im się wygrać, aczkolwiek szczerze wątpię. No to już zależy od samego pilota, może nie wiem, wylodować na lotnisko przeciwnika i się poddać. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania, tak jak tutaj słownik sugeruje. Wszelkich nieścisłości odnośnie zasad, wedle których event się odbędzie. Także, jeżeli macie jakieś wątpliwości, to proszę do mnie pisać, albo wbijać na, na Discorda na kanały głosowe i ja to wszystko Postaram się, postaram się wytłumaczyć. Także no, z najważniejszych rzeczy to są te oznaczenia. Jeżeli macie zamiar wejść do jakiejś jednostki, to bardzo, bardzo proszę, żeby te oznaczenia, żebyście mieli te oznaczenia. Jeżeli jakiegoś oznaczenia nie da się zdobyć na przykład i, i go nie macie, to proszę, proszę zgłaszać to do mnie. Wtedy rozwiążemy ten problem. Albo, albo przydzielimy Ciebie do, do innej jednostki, albo zmienię oznaczenie danej jednostki. No i druga ważna sprawa to jest to sterowanie, tak? Przypominam, na początku bitwy mieliście, mieliście e, tak jakby wykaz tych wszystkich opcji, które będą włączone lub wyłączone. E, także Proszę o, proszę o nauczenie się latania i nie narzekania, że jest albo zbyt trudno, albo że co, coś we mnie pasuje. Event odbędzie się wedle takich zasad, jakich właśnie powiedziałem. Dobra, to by było na tyle. 20 minut właśnie wybiło, ale mam wrażenie, że to będzie, że to było owocne 20 minut gadania. Także czołgiem i do zobaczenia na ewencie, który odbędzie się w przyszłym tygodniu, we wtorek, środę lub czwartek. Zależy od tego, co powiecie na, na ankiecie, która jest oczywiście na moim kanale. Zobacz, z, z, zobaczmy, jaka, jaka opcja na razie e, tutaj przoduje. Na chwilę obecną jest to wtorek, aczkolwiek zapraszam do oddawania głosów, i zobaczymy dzisiaj wieczorem, która opcja zwycięży. Dobra, czołgiem i do usłyszenia.